chwila ciszy, żebyśmy mogli popodziwiać ten niesamowity widok. What? Ej, what? O co chodzi? Ej, bo... Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj wyjątkowy odcinek z trybu Fortnite, dlatego że będę grał używając pada i nawet forzowego pada, specjalnie sobie wziąłem. Także zobaczymy, jak mi pójdzie. Kierownica jest co prawda podłączona, ale nie zamierzam z niej korzystać, bo jest dużo gorzej, dużo trudniej chyba niż na padzie. A nie wiem, no zobaczymy, jak mi pójdzie. Powiem szczerze, dawno nie grałem w Forze. No dobra, może w Forze grałem na padzie, bo często sobie przychodzę, po prostu łatwiej jest na padzie poprzechodzić, wiecie, playlisty festiwalowe i tak dalej. Ale jeśli chodzi o eliminatora, no to nie wiem, kiedy grałem ostatnio. Naprawdę, nie wiem, kiedy grałem ostatnio na padzie. Oj, bardzo dawno. No dobrze, no to wyszukujmy sobie mecza. Zasady są oczywiście takie same, jak wyszukuję kolejny mecz, niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram. Czytam wasze komentarze, więc za każdym razem zachęcam was do tego, abyście komentowali, bo w ciągu odcinka każdego na pewno zdarzy się moment, kiedy będę czytał wasze poprzednie komcie. A poprzednio ktoś napisał, żebym pozdrowił Maksymilianów. Bardzo ciekawe. Maksymilian to jest ulubione imię mojego brata. On nie nazywa się Maksymilian, ale akurat on bardzo lubi to imię. No i w sumie pozdrawiam wszystkich Maksymilianów. Wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym, ale przede wszystkim zdrowia, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Kurde, teraz mogę sobie tak kamerkę obracać, zobacz. Digu, 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 digu. To jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Ja już się nauczyłem obracać kamerkę na myszce. Tutaj mam taką myszkę z boku, zobaczcie. Cyk. I jak jadę sobie na kierownicy, to sobie klikam prawym przyciskiem myszy i sobie kamerkę obracam. Gram ze wspomagaczami, gram takimi, że gram na ABS-ie. Tak, gram na ABS-ie, mam launch control włączone, mam skrzynię sekwencyjną manualną, nie ze sprzęgłem, tylko tą taką manualną, że klikam przycisk i wiesz, zmienia się wyżej, niżej, nie? Sam jestem ciekawy, jak mi pójdzie, już się przyzwyczaiłem wyzywać graczy na zasadzie patrzę przed siebie, to trąbię w tą stronę. A ciekawe, jak mi pójdzie. Będzie kamerka specjalnie na pada, tak jakbym grał na kierownicy. No, zobaczymy, jak wyjdzie dzisiejszy odcinek. Ja sam jestem, no, zobaczymy. Dobra, jedziemy. I szukamy, już mamy pierwszego dropa. O, teraz się mogę rozglądać. I to tak, wiesz, sprawnie. Mało tego, mogę sobie trąbić do tyłu. A jak się tu trąbi? O kurde. A, dobra, mam. Musiałem wszystkie przyciski po kolei poprzyciskać i znalazłem trąbik. Także co, na sekwencji sobie gram, mam jeszcze włączony ABS. To mega pomaga, zwłaszcza na tych shooterach i offroadach tutaj w Forzie Horizon. No i lecimy. O, jest, już kogoś widzę tam. Jedzie chyba w Garbim. O kurde, a jak się tu mapę robiło? Czekaj, bo ja sobie muszę mapę. Ja mapę miałem tak sprytnie zrobioną, że naciskałem któryś przycisk i na kierownicy mam tak zrobione, że naciskam jeden przycisk i ten sam przycisk jest od cofania. Więc jak naciskam jednym przyciskiem mapę, to jednym przyciskiem też cofam i od razu z niej wychodzę. Mega, mega wygodne. A tutaj mi... Co tam się dzieje? Widzieliście to? Coś tam skakało przed nami. O kurde, na górze jest Maserati. Czekaj, ten gościu po to jedzie. Dawaj go szybko, dawaj go szybko. O kurde, co? Nie zdążyłem. O, to zgarnia Maserati, zobacz, tutaj jest. Oho, mamy ofiarę. Przypisałem sobie przycisk do mapki. Kto to tutaj jest? Zobacz, zobacz, jak się strzeli, zobacz, zobacz go, zobacz go. Okej, no ciekawe, w którą stronę będzie pojedynek. Trzeci poziom kontra piąty. Lecimy. O, okej. Pierwszy pojedyneczek mój, na padzie. Dobra, mapka. Okej, no to jedziemy prosto na razie. Zaraz będzie zjazd z autostrady. I tam sobie mykniemy, tutaj przejedziemy sobie myk. A, okej, pojechał offroadem, dobrze. Czy mam nadzieję, że ja dobrze robię, o. I że on zwolni przez to, że tam pojechał. Ja sobie pojadę ładnie drogą. Chyba mi się opłaciło. Ale tutaj już jedziemy sobie na przełaj. No i próbujemy, kurde. Aha, ja już nie...
pamiętam jak to było. Czekaj, czy ja mam na pewno kamerę najbardziej oddaloną, jak się da? Chyba tak. Chodzi o to, żeby widzieć, co jest przede mną. Ale chyba jest dobrze. Dobra, tu na drogę sobie zjedziemy, cyk. Ouu. Dobre, dobre, dobre. I teraz tutaj wjeżdżamy. I chyba będzie dobrze. Jeszcze uwaga na drzewa. No i weszło, elegancko. Kurczę, no ale tutaj gość miał trzeci poziom, ja miałem piąty, nie? Więc teoretycznie było łatwo. Tutaj jest Ford Focus piątego poziomu. Cyk. Dobra, jaką mamy furę? O, może być. Oho, mamy następnego. Musimy jedną rzecz zaraz sprawdzić, ale to za moment wam powiem. Nie wiem, czy będę miał czas, bo tutaj cały czas pojedyneczki. Let's go, Ford Focus. O kurczę, niedobrze, 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 niedobrze. Gaz, 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 gaz. Piąteczka. Ole, poszedł. 2 kilometry, dobrze. Jeszcze mogę go podgonić. Popatrzył na mapkę, zobaczył, o co chodzi. Ja też zaraz będę musiał to zrobić. Tu uwaga, drzewa. Dobra, mapka. Okej, okay, no nic, trzeba jechać przez te drzewa. Tu nie ma innej opcji. Aha, aha, tutaj sobie pojedziemy, cyk. Drzewko, 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 drzewko! Chłopie, co to było? Powoli, 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 powoli. Okej, okay, teraz trochę droga. I zjazd. Zjeżdżamy, omijamy te wszystkie drzewa, tutaj paskudne. I między drzewka, cyk! Dobrze, i jest kolejne zwycięstwo. Znowu miałem wyższy poziom niż tamten samochód, więc teoretycznie miałem łatwiej. Chcecie sprawdzić, kurde, na tym padzie? Nie wiem, co mnie tutaj czeka. No, zobaczymy. Dobra, i mamy trailkata już. Ktoś tu kończy pojedynek, a ja już mogę się odpalać z moim Jeepem. A tak, gdzieś w tym miejscu, to od razu zapolujemy. Jakie mają auta? Myślę, że mimo wszystko i tak mogę się tam bić, nie? Gdzieś tam pojechał typek. Idziemy polować. Idziemy od razu polować. Oho, dobra. Tu gdzieś się ustawimy. Tam widzę, że też jakiś typek gdzieś w tych bagnach siedzi. Czai się. I czekamy. Dobra, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Gdzieś tam jedzie w krzaki gościu. A, mapka, okej. Okay. Poszedł, kurde! Przegapiłem to trochę. Gaz, 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 gaz! Ucieka! Dobrze robi, ale no nie idzie po mojej myśli. Na szczęście trailcat jest dobry do tych miejsc tutaj. Let's go! 6 kontra 7. RS7? Tak! O, żeż ty! Ale dziwne miejsce. Myślałem, że będzie w zupełnie drugą stronę, ry. O. Zdziwiłem się. Dobra, między drzewami. Oj, może być ciężko, bo ja tutaj jestem w tej dżungli zasranej. Mam masę przeszkód. O! Zagapiłem się na mapę. Fuck! Mam masę przeszkód do pokonania. Kurczę, mnie chyba RS7 pogoni. A czemu w tą stronę mi wyznaczyło cel? Nie wiem. Strasznie. Dobra, gaz, 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 gaz. RS7 się osrało. Próbuję skróty. Musi przejechać przez dżunglę. Dawaj, dawaj, trailcat! Trailcat! Jest! Bardzo dobrze! Chyba wyszło! Trafiłem? Trafiłem! Ale tu było już niedaleko! Nie ma żartów! Ładnie weszło, podobało mi się. Tylko już, kurczę, no mało brakowało, bym przegrał. Ach, ładnie. Dobra, mamy Murcie Lago. Lecimy dalej. A właśnie, mieliśmy sprawdzić, przy jakiej prędkości pojawiamy się z powrotem na mapie, więc jedziemy powoli. 22, ok, 22 już się pojawiamy, znikamy z powrotem. Powolutku, powolutku. 14, 14 jeszcze jesteśmy niewidoczni. 16 niewidoczni, 17 niewidoczni, 15 nie. O, 18. 18 pykło i od razu się pojawiłem na mapie, tak? Jeszcze raz. 18, dobra, dobra. Przy 20 chyba.
Ej, do 20 km na godzinę możemy jechać kompletnie incognito, niewidoczni na mapie. Jak chcemy kogoś gdzieś tam od tyłu podjechać, to jest dobra opcja, ale problem jest taki, że na padzie ciężko się rusza. Zwłaszcza szybkim samochodem. Bo lekko wciśniemy gaz, już jedziemy te 20. Ale zobacz. Cyk i możemy... O dobra, teraz mi się znowu pojawiła ta... Kurde, nie wiem od czego to zależy, ale chyba od prędkości. Widzieliście na ostatnim odcinku, skradałem się przez dżunglę tak fest długo, nie? Jechałem sobie tak 12-13 km na godzinę. A, ciekawe, ciekawe. No zobacz, teraz jadę 14, 15, 14 i mogę się przemieszczać normalnie, nie? O, to jest ciekawe, żeby kogoś podjechać, bo to... Zwłaszcza pod koniec mecza, jak jest mała strefa, można czasami wypróbować tą technikę, ale niekoniecznie może się do czegoś przydać, nie? Jedziemy. Oho, mamy tu kogoś. Ktoś skończył w tym miejscu pojedynek w tym momencie. Coś czerwonego. Dawaj go. Trackhawk. Kurde, gdzie on? Jedziemy. Let's go. Pa, jak się spyga, pa, pa. Uciekamy z dżungli. Escape the jungle. Oj, może być ciężko. Może być ciężko. Uuu, ale tam wyprzedzi, dobra, nieważne. Patrz, o nie! Ale mnie odepchnęło od jakiegoś korzenia. Ajajajajaj. Gaz, gaz, ja się nie poddaję, do końca, do końca, do końca. Aaaa! I lecimy pytanka. Filip pyta się: hej Lucek, super odcinek z eliminatora. Mam propozycję na kolejny odcinek. Pamiętasz, jak nagrywałeś Forza Horizon 4 eliminatora, dopóki nie wygrasz? Postara się tak zrobić i proszę, na kolejnym odcinku mnie możesz pozdrowić. Pozdrowionka. Tak, myślę, że możemy zrobić taki odcinek, grać dopóki nie wygram. O, no, to w sumie fajny by był poprzedni odcinek, bo już na drugim pojedynku była wygrana, nie? W sensie na drugim meczu była wygrana. Ale pamiętam w Fordzie, ej, autentycznie grałem przez 2 godziny, ale nagranie trwało godzinę chyba i dopiero po którymś tam setnym razie udało mi się wygrać. Anto Sot napisał: czy będzie więcej zlotów w Fordzie Horizon 5? Tak. I czy będzie GTA... Czekaj, muszę sobie tutaj... czy będzie GTA nagrywane? GTA 6 na pewno, GTA Online, jeśli wyjdzie jakiś ciekawy update z jakimiś ciekawymi pojazdami, rzeczami, to wtedy nagram odcinek. W GTA Online trzeba przyznać, że dość epizodycznie gram. Jak się pojawia jakaś ciekawa aktualizacja czy coś, to tam sobie wbiję, sprawdzę jakiś nowy pojazd i tyle, ale nie gram tak super regularnie, nie? Żeby codziennie czy coś tam. O, mamy kogoś. Coś białego jechało, więc... To chyba to samo co my na początku meczu. Gdzie on do miasta ucieka? Co on robi? Nie wiem, jadę zobaczyć, co on robi. Przekonajmy się. Halo! Wracaj tu! O, kurde. Czekaj, bo padzik mi się wyczerpał. Nienaładowanego miałem. Muszę drugiego sobie włączyć. Oby mnie ten gościu teraz nie wyzwał za ten czas. Okej. Szybki swapik zrobiony. Podłączyłem sobie tamtego do ładowania. Ej, gdzie ten gościu jest? Jedzie coś do mnie, dawaj go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ty, trzeci kontra pierwszy, no ciekawe. Cisnę, cisnę, bo tutaj trochę rozpędu nabrałem. Ja nie wiem, czy nie mam wyższego VMAXa od tego Porsche, co mnie tam goni. Nie no, podgania mnie, podgania. I piąteczka. Ciśniemy go. O nie, nie, nie. Wow! Mało brakowało. Jadę dalej! Pojedziemy sobie tu na skróty. No ja muszę skracać, nie? Jadę do końca. 1,8 km. Kurde, ale mnie tam złapał. O kurcze. No ciężko będzie to wygrać. Oj, ciężko. Tu trochę asfalcikiem. On pojechał asfalcikiem. Oj, oj, oj. Ciężka sprawa będzie. Ale daję z siebie wszystko. Jadę do samego końca. Go, 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 tutaj przez mostek trzeba, no on tak pojechał, kurczę. A nie, tu nie ma mostka, tu jest skrzyżowanie takie, okej. Tutaj, ajajaj, słabiutko, słabiutko. Rzucił się na takiego biedaczka. Zostawcie łapkę w górę i suna. Tak jest, zostawcie suna. Ile mam lat? Dużo. Nie chciałbyś wiedzieć. Moja mama cię pozdrawia, ma na imię Anna, pozdrawiam Annę. Pozdrów Ludwigów. Pozdrawiam Ludwigów.
Merca C63 AMG z 13 roku na drift. Jest perfekcyjny, mówisz? Bardzo lubię ten model Mercedesa. Jak tam u ciebie? Kupuję sobie Forza Horizon 5 dzisiaj i może dołączę do zlotu. Fajnie. Czy będę mógł kiedyś z tobą zagrać? Jeśli już, to właśnie na zlocie. Dobra. Odpalamy kolejny mecz. Chwila ciszy. Żebyśmy mogli popodziwiać ten niesamowity widok. Ej. Wow. Ej, widać wszystkie dropy stąd tak na marginesie. Ale widok jest absolutnie fenomenalny. Ja pierniczę. Ja się tam w przestrzeń patrzę za dropami, a drop za mną jest już. Zobacz, jestem w tym dziwnie. W ogóle ja się tu prawie nigdy nie spawnowałem. O kurde, ktoś tu jedzie. O nie, dawaj szybko zabieramy, zabieramy, zabieramy. Czy ja mu zabra? Fuck! Ej, on miał lepszy samochód? Kurde, wziął Audi. Ach, niedobrze, uciekamy stąd. Wyzwał mnie! Niedobrze, niedobrze. Audi są, to nie ma szans. Dobra, robię hopę. Może nie wyląduję na dachu. Może mi się uda. Dawaj, Garby! Ej, gościu chyba wylądował na dachu. Oby go zrespiło na górę. Nie, jedzie do przodu, kurczę, udało mi się stać na koła. Ajajaj, skąd on tam się wziął akurat do tego dropa? No ja, i znowu Garmin przegra? Nie wierzę. Gdzie moja szóstka? Ja chcę szósty bieg. Dajcie mi szósty bieg. O nie, ej, kurde, no już drugi raz jakiś się na mnie uwziął. Dobra, ożesz kurde. Garbi! Ja pierniczę! Podziwię widoki następnym razem, dziadu! Siema Lucek, ostatnio na samym początku mecza zebrałem z dropa 9 poziom! O, ale to jest wtedy podjarka, jak na samym początku możesz niszczyć, no nie? Życzę powodzenia w eliminatorze. Czekaj, tutaj się pojawimy. Miłego dnia, dziękuję ktoś oficjal. Ile kosztuje cały twój zasób, który widać na kamerze? Trochę się tam pozmieniały te ceny, bo ostatnio żebym sobie zaktualizował trochę, ale wszystkie aktualne ceny rzeczy, które mam tutaj, możecie sobie zobaczyć w linku My Gear, tak się nazywa strona, musicie sobie tam wejść, popatrzeć, co was interesuje, tam są kategorie moje stanowisko simracingowe, mój komputer do grania, mój komputer do streamowania, tam wszystko jest, nawet mikrofon i kamery tam są, możecie sobie zobaczyć. Dobra, a my jedziemy, no, nie ma teraz obijania się, nie ma oglądania widoczków, cholera jasna, no, jedziemy zbierać dropy. O, i takie dropy to ja mogę zbierać! Bardzo ładnie! Zabieramy! Od razu wbijamy się tam. Tutaj widzę, że ktoś blisko stadionu jest. Tu gdzieś... Tak, jedzie po drugiej stronie stadionu. Musimy go dogonić. Ej, te słupki bardzo spowalniają, co tutaj są. One są takie niepozorne. Ale wiem, w nie garbi mi, powiem ci, no, o 100 km mniej od razu. Ty, gdzie on tam ciśnie? Jedzie dookoła stadionu! Dobra. Doganiam go na szczęście. Dawaj, chodź! O, żeż to ale mnie podbiło. Gaz do końca. I patrz jak ucieka skubaniec. Ja pierniczę, no skąd on wie, że ja go gonię? No teraz to już mnie widzi, ale wcześniej... No nie, nie zabieraj mi typa! Dawaj, chodź tutaj, może być. O! Wyzwał go! No! A, bo to Garbi, dobra, to Garbi może być. Ale tyle go goniłem, no szlak by cię. Mogę go. O, ja go. A wiesz co, ja go teraz kurde przyblokuję chyba, nie? Nie, nie, dobra. Tu mam następnego gościa na stadionie, on już tam na mnie czeka. Takiego odwrotu na kierownicy nigdy w życiu bym nie zrobił. Ty, tu dwa dropy są, zobacz. Fajne jakieś. O, to gościu opluł te dwa dropy i pojechał? Musi mieć jakąś dobrą furę. Zobaczmy. O, ile ja mam gonić tych ludzi? Pokaż mapę. Okej. Okay.
wiemy, co mamy robić. Coś niebieskiego, tak? Zabierze tego dropa? No zabiera, kurde, będzie teraz 6 godzin zabierał i znowu będę musiał go gonić. Dobra, mamy go. Ty to chyba Maserati wziął, tak? Chyba tak. Dawaj, chodź. Jest! Tutaj będą jakieś szopy, nie? Trzeba uważać. Oż ty kurde! Ty kilometr? Nie, dwa, trzy, dobra, okej. Nie ma źle, pokaż. Okej. Trzeba atakować z lewej strony trochę. Aha, gdzieś sobie tu pojedziemy. Będzie walka? Będzie walka. Jest! Zabiłem go, super. Jedziemy pod górkę. Ej, no tak trzeba, to jest eliminator. Dobrze, trzeba się skupić, bo tutaj te podjazdy są zdradliwe. Po prostu są kamienie czasami. I mimo wszystko nie należy tu się jeszcze zbyt szybko cieszyć. Bo Maserati też tutaj na spokojnie podjedzie, nawet mimo, że będzie jechał wolniej. To jak cię źle wyobraca, to Maserati jeszcze może mnie podgonić i wyprzedzić. Że pokory, pokory. Już nie raz tak wtopiłem. Ale to jest wtedy ból, taki potrójny, nie? Masz dobrą furę, wszystko super. A tu zaraz plątujesz się w takie dziadostwo, że ciężko się z tego wyplątać. Ale nic, jedziemy, jedziemy powoli, pokornie oczywiście. O kurde, po chamsku tam tego gościa zepchałem, ale ciul, to jest taki tryb, tu się walczy. No i dobrze jest. Dobra, dojechaliśmy jakoś. Hop. Elegancko. RS200, dzień dobry. Pytanie tylko. Ha, bo my jesteśmy na szczycie wulkanu, a wiecie co jest na szczycie wulkanu? Na szczycie wulkanu jest praktycznie loteria. Tutaj są te zbugowane pojedynki po 100 metrów, nie? Teraz nie wiem, w którą stronę pojechać z tego wulkanu. Gdzie się wbić, gdzie jest najwięcej graczy, żeby mógł tam powalczyć. Tutaj widzę, że ktoś w pojedynku jest, na dole. Czy oni jeszcze się pojedynkują, czy właśnie kończą? Gdzieś tam jadą. Audi tu się pojawiło. Nie, ktoś tam... Co tam się dzieje, ty? O, dobra. Jeden typek został. No ciekawy, jaki tu pojedynek będzie. Bo tu może być ten pojedynek 100 metrów. Jedziemy. Coś czerwonego. O, trakok. Let's go. What? Ej, what? O co chodzi? Ej, o... What the hell? Co to miało być? Czy to był początek pojedynku? Ja rozumiem. Mi brak słów, ja nie wiem, co tu się stało, ziomek. Przecież to był początek pojedynku, zjeżdżałem tu z górki. Wyzwałem gościa. Ej, miałem zajebistą furę. Jakby był na szczycie wulkanu, koniec pojedynku, to bym gościa pokonał. Co tu się stało, ziomek? Teraz taki komentarz od widza. Maksymilian. Siema, jak tam? Życzę kolejnych wygranych. Może ci się uda. Może mi się uda, faktycznie. O rany. Kto tu jeszcze jest? Nim jest mniej graczy na sesji, tym są lepsze dropy, lecz kończy się szybciej. To chyba nieprawda. Z tymi dropami to jest bardzo, bardzo losowość, wiesz? Pamiętam, jak wygrałeś traktorem z Mercedesem z 10 poziomu. To był Mercedes? Mi się wydaje, że to było jakieś Lambo. Chyba Gallardo w Fordzie Horizon 4, nie? Nie pamiętam, czy to był dokładnie Mercedes. Ło, ale piękny. Dobra, nieważne, nie będziemy podziwiać widoków tutaj. To jest w ogóle burza piaskowa. O, widzę tam w burzy piaskowej jakiegoś dropa, zobacz. Tam to... patrz! Są tam daleko, 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 daleko takie dropy, widzicie? W burzy piaskowej! Rozumiesz, w burzy piaskowej widać dropy! Ja pierniczę! Ty patrz, ale stąd ich już nie widać, jak jesteśmy w tej burzy, to nie ma tych dropów. Znaczy, ciężko je dojrzeć. Ale z samego szczytu wulkanu, jak najbardziej. I gdzie on? O kurde. Ty, no nie znalazłem tego. Może ktoś zabrał, nie wiem.
W ogóle po co mi było wjeżdżać do tej burzy piaskowej w pierwszej kolejności, nie? Ty, ale możliwość tego rozglądania się jest spoko. Mój następny drop będzie na moście, bo tutaj też dużo widać. Albo o, ja sobie wystartuję chyba z tego opuszczonego lotniska i będę w tą stronę jechał. Zobacz, jak tu fajnie te dropy widać też z daleka, nie? Ale tak wzgórza chyba najlepiej pasują, bo wiesz, tak szybko sobie skanujesz dookoła samochodu i widzisz, co się dzieje. Pojadę sobie teraz tutaj do miasteczka. Kurde, mam samochód z pierwszego poziomu, niektórzy to już podropili, o, szósty, nie? Czekaj, ja muszę dobrą furę wziąć, bo ktoś już się tu na mnie szykuje, zobacz. O, coś szybkiego ma. Zabieraj to szybko, kurde. Coś szybkiego tu jest. Uciekł, uciekł. Ej, ma jakąś szybką furę, nie ma, kurde. O, o, o. Gdzieś tam uciekł. Nie, no to jest coś szybkiego, ja nie wiem, czy lancerem będę się na to rwał. To na bank było coś szybkiego. Widzieliście, jak on ten znikał dosłownie, znikający punkt, nie? Pojedźmy sobie jeszcze tutaj i poszukajmy kogoś normalnego. A nie takiego speedera. O, ale fajna fura, biorę. Cyk. O, no i teraz to tak. Co tu się wyprawia? Co oni tam robią? Wyzywają? Co jest? Dawaj tutaj tego gościa. On tutaj pomylony jest. O kurde, faktycznie pomylony typek. Co on tu robił? Ej, what the hell? Tam chyba jeden był AFK, wiesz? Ej, gdzie ten typek jest? Ty, ja go nie widzę na mapie tego, co wyzwałem. Co tu się stało? Ej, on chyba... Nie, dobra, jest na mapie. Ale zniknął na chwilę. On się bawi w chowanego? Ej, nie ma dotykanych. Ja pierdolisz. Ja nie czaję czasami tego trybu. Uuu, masz cholerny ciągnik znowu. Już po żniwach jest. Na co ty czekasz tutaj, dziadu? Zabieraj ten ciągnik. Kurde, to jego działka jest. Patrzcie, ja mam w tym bronko tutaj łopatkę z tyłu. W razie czego to będę mógł kogoś zakopać. Jeśli się nim pokona kogokolwiek. No nic, zobaczymy. Dobra, mamy. Coś tutaj się kręci. Co to może być? Trzeci poziom, okej, okay, zobaczmy. Dobra, poszczęściło mi się tym razem. Bo tak mniej więcej w moją stronę jest końcówka. Uuu, tutaj widzę, że ktoś ładnie ciśnie. 800 metrów, kurde, to już. Dawaj, 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 brońcio. Właśnie, wcale nie jest dużo szybsze to bronko. Dobra, trzeba uważać, uważać, uważać. Nie no, chyba będzie git. Jest. Dobra, weszło. Który to był poziom? Piąty? Dopiero piąty? Ja myślałem, że bronko z wyższego poziomu jest. Dopiero RS7, to już koniec meczu. O, mamy następnego, widzę, że tam po drodze ktoś się kręci. Ciśniemy, ciśniemy. Pokaż mapę. O kurczę, mała strefa już. To jakiś koks jest. O ja, coś czerwonego, Trackhawk chyba. A tutaj też coś szybkiego. Kurde, ile tu typa. Dawaj. O, ci się wyzwali, okej, okay. Dawaj teraz tego. O kurczę, nie w tą stronę. Jest, mam go. Aj, niedobrze. Niedobrze, myślałem, że w drugą stronę będzie. Uuu, kiepściutko, ale jadę do końca. Dawaj, 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 nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. Oj, chyba trafił. Aj, 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 niedobrze, niedobrze. Chyba koniec mecza na mnie. Ej, podobało mi się na padzie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków padowych. No bo wiecie, na kierownicy to mało kto tam gra tak naprawdę w tego eliminatora. Śmiesznie jest na kierce, nie? Dużo trzeba się, więcej trzeba się pomęczyć, ale możliwość rozglądania się tak szybko na padzie i to, że możesz się rozejrzeć i kogoś strąbić z tyłu, do tego to można w ogóle inne jeszcze taktyki przydzielić. Ja tego nie mogę robić na kierownicy. Przynajmniej na pewno nie tak sprawnie. No ale... Wow. Bardzo mi się podobało, ale widzicie, że nie gram jakoś dużo lepiej, nie? Na padzie.
Pewnie były takie sytuacje, gdzie lepiej opanowałem samochód, jak na przykład jechałem tym takim Honiganem? Grupa A chyba, to jest grupa A, taki Ford Escort Cosworth, przetuningowany. I były takie momenty, kiedy po prostu cisnąłem sobie gaz do końca i nie przejmowałem się, czy mnie zarzuci lewo, prawo, lewo, czy coś, nie? Tylko po prostu sobie padzikiem pyk, 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 pyk. A w sumie tego nie widzicie, bo się kamera wyłączyła. Ale wiecie, o co chodzi, no po prostu nie muszę takich, dużo tych manewrów kierownicą robić, obrotów, męczyć się i tak dalej, nie? Więc na padzie jest dużo łatwiej. Dzięki wam, że byliście na dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja idę dalej trenować eliminatora. Życzę wam wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie suba. Ejas!